Nasze kochane miasto, nasza Bydgoszcz. Lubimy przechadzać się tymi uliczkami, podziwiać architekturę, korzystać z usług lokali gastronomicznych, brać udział w wydarzeniach artystycznych. Bogata historia, dziedzictwo kulturowe, tradycje. To wszystko tutaj jest i tylko na nas czeka. Ale nie byłoby, gdyby nie działalność wielkich postaci, bydgoszczan, których działalność w różny sposób zmieniła bieg historii naszego miasta. Osób, które wpłynęły na rozwój poszczególnych dziedzin życia, które dokonały rzeczy wielkich i bez których życie współczesnych bydgoszczan z pewnością wyglądałoby zupełnie inaczej. O wielu z nich pamiętamy, część wciąż pozostaje niedoceniona. Ale wszystkich możemy nazwać naszymi superbohaterami. Naszymi bydgoskimi, że pozwolę sobie nawiązać do amerykańskiego komiksu i kina Avengersami. To właśnie ich historię przedstawimy w 5 odcinkach minicyklu Bydgoscy Avengersi, filmowa historia wybitnych bydgoszczan. Zapraszamy na seans. Znajdujemy się w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Karola Libelta 5. I samo to pewnie niewiele wam mówi, ale kiedy dopowiem, że jest to Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, temat może się nieco rozjaśnić. Same wnętrza, poza tym, że niezwykle interesujące, pełnią funkcję placówki muzealnej. Jest to taki hołd, miejsce pamięci po wybitnym bydgoszczaninie. Izba Pamięci została otwarta w styczniu 1968 roku, a więc rok po śmierci Adama Grzymały-Siedleckiego. Co ciekawe, pomysłodawcą jej uruchomienia był sam artysta, który wyraził taką wolę przed swoją śmiercią. Dziś placówka podlegająca pod Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy to miejsce, w którym znajdziemy wiele pamiątek po Grzymale-Siedleckim, w tym jego prywatne zbiory. Są więc tutaj rękopisy, korespondencja z wielkimi postaciami polskiej kultury, np. Stanisławem Przybyszewskim czy Gabrielą Zapolską, a także rozbudowany księgozbiór. Część izby to tzw. pracownia teatrologiczna, w której zgromadzono książki i czasopisma dotyczące bydgoskiego teatru. No dobrze, ale kim w ogóle był Adam Grzymała-Siedlecki? Myślę, że idealnym określeniem dla jego osoby będzie stwierdzenie człowiek wielu talentów. Spróbujmy więc wyszczególnić wszystkie jego funkcje. Reżyser, prozaik, krytyk literacki i teatralny, scenarzysta, tłumacz, a także działacz społeczny. No i korespondent wojenny. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, działając jako reporter, tworzył zapiski z frontu. W ten sposób powstała książka Cud Wisły, właśnie autorstwa Adama Grzymały-Siedleckiego, którą cały czas możecie wypożyczyć, kupić. Bardzo ciekawa lektura, polecam. Adam Grzymała-Siedlecki urodził się w Wierzbnie na terenie Małopolski. Edukację na poziomie szkoły średniej ukończył w Warszawie, a już studia w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to właśnie w czasach krakowskich zaczął dodawać do swojego nazwiska herbowy przydomek Grzymała. Miał do tego prawo, bo wywodził się z rodziny szlacheckiej. Poza tym chciał, aby ludzie odróżniali go od dramaturga i dziennikarza Adama Kowalczewskiego, posługującego się pseudonimem Siedlecki. To właśnie w Krakowie Grzymała-Siedlecki zaczął odnosić pierwsze poważne sukcesy. Współpracował z wieloma gazetami i czasopismami, a także zaczął pełnić ważne funkcje w instytucjach kulturalnych. Był założycielem i dyrektorem Teatru Ludowego w Krakowie, a następnie kierownikiem literackim Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Zresztą po krótkim epizodzie w Warszawie został dyrektorem tej słynnej placówki teatralnej. Następnie oddał się ponownie pracy dziennikarskiej i znów wyjechał do Warszawy. Potem zaś nastąpiła wspomniana już wojna polsko-bolszewicka. Jak więc doszło do tego, że nasz bohater, mający wysoką pozycję w środowisku kulturalnym, który wydawałoby się ma ułożone życie w Krakowie i Warszawie, trafił do Bydgoszczy? Posłuchajcie sami. Pociąga mnie ziemia, na której siedzieli i pracowali przodkowie moi. Nie bez znaczenia jest waga polityczna i strategiczna regionu. I najważniejsze, dostrzegam tutaj dogodne warunki dla spokoju, niezbędnego w pracy literackiej. Trafił więc Grzymała-Siedlecki do Bydgoszczy jesienią 1923 roku, już jako dojrzały mężczyzna. I od razu pokochał to miasto. Zresztą nie bez wzajemności. Wszak miasto, które przez lata znajdowało się pod zaborami, potrzebowało ludzi kultury z krwi i kości. Grzymała-Siedlecki osiadł w willi przy ulicy Płockiej i zaczął działać. Włączył się m.in. w kluczowy program pokazywania Pomorza Polsce i Polski Pomorzu. Był też członkiem ważnego komitetu budowy pomnika Henryka Sienkiewicza, który to zaowocował wybudowaniem pierwszego w kraju pomnika tego wielkiego Polaka.
oczywiście wciąż dużo pisał dla Rzeczypospolitej, Kuriera Poznańskiego czy Głosu Narodu. Z kolei na deskach bydgoskiego teatru wystawiono jego sztuki. Były to m.in. Spadkobierca czy Ich synowa. W Bydgoszczy od razu zyskał wielki szacunek, dzięki czemu miał duży wpływ na życie kulturalne miasta. Organizował wydarzenia artystyczne, tworzył publikacje poświęcone miastu, np. Dzieje Bydgoszczy, a także agitował za przyłączeniem miasta do województwa pomorskiego oraz przeniesieniem władzy wojewódzkich z Torunia do Bydgoszczy. Wspierając się ze stroną toruńską, wydał w 1937 roku broszurę Pomorze czy Toruń. Od 1934 roku Grzymała Siedlecki ponownie przebywał w Warszawie. Podczas okupacji niemieckiej trafił nawet do aresztu na Pawiaku. Wtedy też stracił żonę, Marię Szumowską. Do Bydgoszczy powrócił po wojnie w 1945 roku, osiadając na dzisiejszej ulicy 20 stycznia. Na krótko, bo po roku osiedlił się przy ulicy Karola Libelta pod numerem 5, dokładnie w tym mieszkaniu, w którym znajdujemy się obecnie. Wciąż działał w branży kulturalnej. Został kierownikiem oddziału literatury i teatru w Wydziale Kultury i Sztuki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jego artykuły przeczytać można było m.in. w legendarnym IKAP-ie, czyli Ilustrowanym Kurierze Polskim. Bardzo ważnym elementem życia zawodowego Grzymały Siedleckiego była jego współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, a także z jej dyrektorem Witoldem Bełzą. Grzymała Siedlecki przekazał bibliotece ponad 5000 różnego rodzaju publikacji i dokumentów, a na początku lat 30. XX wieku przekazał w ręce Witolda Bełzy księgozbiór Włodzimierza Lenina. A cóż to? Grzymała Siedlecki uratował księgozbiór przed zniszczeniem, kiedy mieszkał jeszcze w Krakowie w 1917 roku. Podczas zakupów w jednym sklepu zauważył, że sprzedawca podaje mu towar owinięty w dziwny papier. Jak się okazało, były to fragmenty ksiąg z odręcznymi notatkami Włodzimierza Lenina właśnie. Będąc już w Bydgoszczy, przekazał te księgi Witoldowi Bełzie, który miał zwyczaj trzymania ich w ogniotrwałej szafie. Niestety dzisiaj w Bydgoszczy już ich nie ma, ponieważ w nowej rzeczywistości po II wojnie światowej zostały one przekazane w geście lizusostwa władzy sowieckiej. Adam Grzymała Siedlecki zmarł 29 stycznia 1967 roku w Bydgoszczy, dożywszy 91 lat. Pochowano go tutaj, na naszej i na jego ziemi, konkretnie zaś na cmentarzu Nowofarnym. Jakie miejsca w Bydgoszczy przypominają o tym wielkim człowieku? Willa przy ulicy Płockiej 2, gdzie mieszkał pisarz, na ścianie której również znajduje się tablica, ulica na Wyżynach, której patronuje Grzymała Siedlecki, a także tramwaj imienia Adama Grzymały Siedleckiego.